Czas połowicznego rozpadu. Więc o co tutaj chodzi? Jak mówiłem w innym filmiku, jak sobie jest jakieś jądro atomowe X, no to on może róż ulec różnym rozpadom. Może rozpadowi alfa, beta albo gamma. No i okazuje się, że w przypadku alfa i beta zmieni się w inny pierwiastek. Y tu powiedzmy nazwę go W, bo to raczej będzie inny, a tylko w przypadku gammy on pozostanie tym samym, ale już będzie o niższej energii, czyli do tego jeszcze poleci jakieś światło albo ten naddatek energii, który był w oryginalnym, x zostanie uwolniony. Więc okej, okay, jeśli chodzi o czas połowicznego rozpadu, nie będziemy mówić o gamie, ale będziemy mówić tylko o alfie. Jak popatrzycie na jakieś tam ścieżki stabilności, to faktycznie jest tak, że jak zaczynamy od jakiegoś pierwiastka promieniotwórczego, jak na przykład uran, to on sobie będzie jakoś tam biegał po tej ścieżce stabilności, aż wreszcie znajdzie swój stabilny izotop. To, co tutaj będzie, to będzie ulegał rozpadom alfa, beta, alfa, beta i tak dalej. Dobra, ale ale czas publicznego rozpadu nie dba o to, jakim rozpadem się kończy, czy tam jakim rozpadem się rozpada faktycznie, czy to jest alfa, czy beta, ale dba o coś innego. Dba o to, że jeżeli początkowo w jakimś pudełku będzie określona liczba jąder, powiedzmy n, na przykład dla prostoty powiedzmy, że tych jąder będzie 16, czyli będzie jąder 16, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, 11, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, no to Okres połowicznego rozpadu mówi, i to tam wynika powiedzmy z tego, że każdy z tych atomów niezależnie ma jakąś taką oczekiwaną wartość życia, albo innymi słowy, po jakimś oczekiwanej czasie ulegnie rozpadowi. Średnio rzecz biorąc, to może być mniej, to może być więcej. To jeżeli poczekacie. Tał, jedna druga, tak zwany okres połowicznego rozpadu, to po tau, jedna druga to, co tutaj dostaniecie, to jest połowa, czyli połowa średnio rzecz biorąc ulegnie rozpadowi. To nie znaczy, że wyparuje, to nie znaczy, że zniknie, tylko ulegnie rozpadowi. Czyli na przykład 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nie zrozumcie mnie nie, źle. To nie jest tak, że jak przyjdziecie po, tych, po tym tau, jedna druga, to na pewno spotkacie 8 z 16. To może być 9, to może być 5, ale to, to będzie średnio rzecz biorąc 8. To ma zastosowanie w przypadku jak tych atomów jest zwykle miliony milionów, więc jak przyjdziecie po okresie położnego zaniku, to będzie połowa z tego. Tutaj mamy N2. No i jak się domyślacie, po jeszcze jednym czasie połowicznego rozpadu, to będzie tego jeszcze o połowę mniej, czyli e, przerysuję tą naszą siatkę. 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. No i oprócz tych które już się rozpadły, ten się rozpadł, ten się rozpadł, ten się rozpadł, ten, ten i ten, tu spodziewamy się, że z ośmiu pozostających jeszcze cztery się rozpadną, czyli raz, dwa, trzy, cztery i zostanie cztery, czyli to jest n czwartych, no i po jeszcze jednej drugiej e, no, będzie to n ósmych i tak dalej. No i, i to jest ogólnie takie prawo, które jeszcze można sobie narysować, ono po, pogląd, powinno tak ładnie wyglądać n w czasie, od czasu, tu jest sobie czas płynie, to jest jakieś n0 i to powinno wyglądać jak taka funkcja, którą być może znacie, e do minus t przez jakąś tam stałą tau. To nie jest to tau powietrznego zaniku, to jest to zupełnie inne tau i ten wzór raczej nie jest używany na maturze, ale warto wiedzieć, że to jest funkcja eksponencjalna. To, co jest używane na maturze, to no, taki wzór na to, ile jest tych oryginalnych jąder, tych, tych niezakolorowanych, po czasie t. No i jest ile? Po pierwsze spodziewamy się, że powinno to być proporcjonalne do tej początkowej liczby jąder, a jak wolicie, to napiszę to w inny sposób. Stosunek tej liczby pozostających jąder do początkowej, czyli w tym przypadku to jest n, bo jest, bo jest jakby wszystkie są, tutaj jest czas t0, tu jest czas t, równa się tau1,2, tu jest czas, równa się 2 razy tau1,2, a tu jest t, równa się 3 razy tau jedna druga, czyli od czas połowicznego zaniku dalej. No to, to jest dość łatwe, bo w tym przypadku to jest n, czyli spodziewamy się, że t równego 0 to powinno być 1, czyli jest tyle samo, tyle samo oryginalnych, co nierozpadniętych. Po czasie tau powinno to być jedna druga, po czasie 2 tau jedna czwarta, po czasie 3 tau jedna ósma. Coś Wam to mówi? No to powinno być potęgi jednej drugiej i faktycznie piszemy, że to jest jedna druga do potęgi czas przez okres połowicznego rozpadu. I to koniec. To jest najważniejszy wzór, który to operuje, ale teraz może być jeszcze kilka takich yy, kilka jeszcze wątpliwości. Więc jakaś pierwsza wątpliwość. No takie na tej maturze było takie zadanie, że kazano wam policzyć nie, ile zostało oryginalnych jąder N od T, ale ile jest tych odpadniętych, czyli tych. To widzicie, że tutaj to jest faktycznie n drugich, ale tutaj to już nie jest n drugich, ale to jest trzy. N czwartych, a dlaczego? No bo można sobie powiedzieć, że w chwili t mamy. mamy tak, to jest tak, że w chwili t liczba jąder oryginalnych, które pozostają, plus liczba jąder, które nie są tymi oryginalnymi, czyli te, które się rozpadły, muszą być, muszą być równe temu, co było oryginalnie. I tak zawsze tutaj jest. Oryginalnie było 16, tutaj mamy 8 na 8, tu mamy 12 na 4. I tu byśmy mieli no, pewnie jeszcze to by było, n na 8 to by, to by było 2 na 30, tak? I, i, I to warto o tym pamiętać o takim wzorze, że jak patrzymy w chwili t, to liczba tych, które pozostają do liczby tych, które rozpadły się, znaczy suma tych dwóch rzeczy musi być równa e, liczbie początkowo oryginalnych. Jąder. I jeszcze taka wskazówka, żebyście wiedzieli, no w ten na przykład sposób się określa wiek danych rzeczy. No bo na przykład, jeżeli wiemy, że taki C14, czyli węgiel 14, to szóstka jest w razie czego, wiemy, że on ma czas połowicznego rozpadu równy 5000 lat. No to wystarczy wziąć sobie jakąś próbkę, no i na przykład zobaczyć, e, ile jest tego c 14 na, do, do na przykład innych izotopów, które się wolniej rozpadają albo się nie rozpadają, i na tej podstawie jesteście w stanie określić z tego wzoru, na przykład z tego przekształcenia, ile lat ma dany kamień. Gdybyście potrzebowali czegoś więcej, dajcie znać, ale to powinno już załatwić sprawę. Pamiętajcie, że nie powiedziałem, jak się rozpadają jak się rozpadają te, te jądra, one mogą się rozchodzić przez alfa, mogą się rozchodzić przez beta, w każdym razie nie są już tymi oryginalnymi. Dzięki.